By odpowiedzieć na to pytanie, muszę wyjaśnić konsekwencją, jakiego procesu jest efekt końcowy, jaki widzimy i doświadczamy w naszych ciałach na Ziemi w postaci różnych zdarzeń. Ale żeby o tym coś powiedzieć, to musimy wiedzieć, jak wyższym ja utrzymuje się nasza indywidualna osobowość, co oddziela ją od wyższego. Na koniec jeszcze wyjaśnię, co znaczy i potrafi Centrum Sterowania Zdarzeń. Jest to moja nazwa, którą dawno temu nadałem temu miejscu i istotom, które nim sterują. Możecie zamknąć oczy i wyobrazić sobie dysk światła. Teraz wyobraźcie sobie, że wyciągacie kredki. 10 kredek o różnych kolorach. Zbliżacie się do dysku i rysujecie w nim dowolną kredką koło. Teraz bierzecie drugi kolor i w tym kole rysujecie drugie. A na samym końcu 10 kredką, 10 kolorem narysujecie 10 najmniejsze kółeczko w tej konstrukcji. W środku tych kolorowych kółek znajduje się ta sama świadomość, która jest na zewnątrz, w dysku światła, ale jest ona odgrodzona, indywidualna dzięki nim. Te kolory wokół to przebrania, ciała, indywidualne doświadczenia, umiejętności i zebrana wiedza. Te koła to filtry, przez które patrzy ta mała świadomość. To są różne światy, różne poziomy rzeczywistości. Ta mała świadomość cały czas znajduje się i patrzy na dysk światła, w którym jest. I tak naprawdę bez tych filtrów nim jest. Ale one, te filtry, kolorowe kółka sprawiają, że ten dysk jest widziany inaczej niż wygląda naprawdę. Każdy kolejny kolor to zniekształcenie pierwotnego dysku. To tworzenie nowego świata, nowej częstotliwości w tej jednej i tej samej podstawowej świadomości. Teraz pomówimy o losie z góry przesądzonym. Gdy dostaniecie się do miejsca, gdzie będziecie mogli o waszej przyszłości porozmawiać z wyższym ja lub innymi istotami, opiekunami, to pojawi się pewien problem. Pierwszy problem to czas. Coś takiego dla nich nie istnieje. Nie mają pojęcia, o co nam chodzi z tym czasem, że za rok, za trzy coś ma się stać. Ta sama sytuacja jest z wydarzeniami. Oni nie widzą wydarzenia jako obiektów materialnych uwięzionych w czasie i przestrzeni, bo dla nich ta przestrzeń i czas nie istnieją w takiej formie, jak my je doświadczamy. Oni widzą częstotliwości, energię, kolory, wibracje i ich zmiany. My możemy się od nich dowiedzieć, że ta wibracja zmieni się na inną, a to my tu na Ziemi musimy sami zastanowić się, jakie wydarzenia, w jakim czasie musiałyby nastąpić, by odpowiadały tym zmianom. Dlatego na wyższym poziomie nikt wam nie powie, że za 2 lata nastąpi takie czy inne zdarzenie, to my sami musimy odgadnąć, przewidzieć, co musi wydarzyć się na Ziemi, co odpowie tym zmianom energetycznym, o których usłyszeliśmy. W końcu dowiemy się, co jest w naszym istnieniu przesądzone. Pamiętamy te kolorowe kółka w dysku światła, które nadają nam indywidualności i zmieniają postrzeganie miejsca, w którym się znajdziemy. My jako niższe ja, rysując kolejne kółka, poznawaliśmy wyższego ja, którym byliśmy na początku. Tak. Na początku, gdy byliśmy wyższym ja, nie wiedzieliśmy, kim jesteśmy jako wyższy ja. Poprzez kolejne ciała, filtry, jako już niższy ja, na wiele rozmaitych sposobów poznawaliśmy wyższego ja, czyli siebie samego. Przychodzi moment, gdzie niższy ja jest już tak bardzo ubrany w te ciała, filtry, tak bardzo indywidualnie oddalony od wyższego ja, że on czuje się już tylko i wyłącznie niższym ja. Następnie jako niższy ja odczuwa pragnienie duchowe, by poznać, skąd przybył. Jaka jest jego pierwotna natura, jego dom i sens życia? Zaczyna wspinać się do góry, wymazując po kolei kolejne kolory, kółka, ciała, filtry, poznając prawdziwszy obraz rzeczywistości i siebie samego. Na samym końcu tego procesu wymazuje ostatni kolor dzielący go od swojego źródła i dosłownie staje się tym źródłem. Dzięki tej ogromnej podróży przez światy, przez wcielenia częstotliwości istnienia, poznawał cały czas inne formy i właściwości siebie samego. To wszystko oznacza, że dysk światła wyższy ja widzi te wszystkie bariery, filtry, które oddzielają go od niższego ja. A raczej niższy ja oddzielił się w ten sposób, niższemu wydaje się dzięki tym filtrom, że jest samodzielny i oddzielony od źródła. Znamy dzięki temu drogę, zmiany wibracji, kolory, które krok po kroku będą wymazywane, gdy niższy ja będzie wracać do źródła. Tak, proszę Państwa, to oznacza, że znamy jego przyszłość, która w ten sposób jest zdefiniowana. Ale nie znamy dokładnie wydarzeń. Zmian w naszym życiu, które będą odpowiadały temu powrotowi do źródła. Całe szczęście, bo dzięki temu jest ciekawie. Co to za przyjemność oglądać film, który zna się na pamięć. Możemy natomiast przewidywać i wyjaśniać sobie dzięki tej wiedzy, co i dlaczego dzieje się w naszym życiu. Nie walczyć z tym, tylko rozumieć i poddawać się tym zmianom. Bo one tylko prowadzą nas do celu, do źródła, do osiągnięcia wyższych poziomów rzeczywistości, a to znaczy do zmniejszenia odległości pomiędzy nami a źródłem.
Dodajmy do tego wszystkiego jeszcze dwie drogi, którymi podąża małe ja do źródła. Może to być droga wiedzy o tym procesie, jego rozumienia i poddawania mu się, płynięcia z prądem rzeki, szybko, łatwo, z uśmiechem na ustach do celu, lub droga cierpienia, gdzie za wszelką cenę nie chcemy wymazywać tych kolorowych kółek, tkwiąc w miejscu bez rozwoju świadomości. Wtedy płyniemy pod prąd. Używamy dużo siły, nic nam nie wychodzi, męczymy się, cierpimy coraz mocniej, aż w końcu puszczamy wiosła w naszej łodzi i okazuje się, że rzeka sama doprowadzi nas do domu. Nie przeszkadzajmy jej, niech prowadzi nas do celu. Jeszcze dosłownie parę słów o centrum sterowania zdarzeń. Jeżeli o godzinie X w miejscu Y spotkaliście przez przypadek osobę, która odmieniła wasze życie, to taką synchronizację zdarzeń potrafią zrobić w centrum sterowania zdarzeń. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Mogą zaprogramować dowolne zdarzenie na naszym poziomie, wznosząc się na poziom kontaktu z wyższym ja, dając mu cel. On poprzez centrum spowoduje taką synchronizację przypadkowych z naszego punktu widzenia zdarzeń, że tu na dole doprowadzą one do osiągnięcia tego celu. Po co to wszystko? Obudzona świadomość, która doświadcza tych wyższych stanów istnienia, ciągle zmienia swoją odległość od źródła. Dlatego jej droga życia jest ciągle korygowana przez wyższe ja, skracana. Pojawiają się nowe możliwości wykorzystania szybciej zdobytych umiejętności z korzyścią dla całej społeczności. Nie wiem, czy ktoś z was dotarł do tego miejsca. Jeżeli macie pytania lub swoje doświadczenia, opowieści, pomysły, piszcie w komentarzach.